Ponownie dzisiaj u mnie na stole, u mnie w testach, w krótkiej prezentacji dla Was, słuchawki wykonane w technologii bezprzewodowej Bluetooth firmy Denon, oznaczone symbolem AH-GC20. Zapewne w niedalekiej przyszłości pojawią się telefony, które zostaną pozbawione standardowego złącza słuchawkowego, jack kablowego, że je tak nazwę. Tak więc coraz więcej producentów szykuje się właśnie na ten moment, oferując coraz szerszą gamę produktów bezprzewodowych. Firma Denon w krótkiej specyfikacji informuje nas o tym, jaka jest waga tego produktu, jakie są zastosowane przetworniki oraz o mocy i paśmie przenoszenia tego modelu. Produkt zapakowany jest w zgrabne tekturowe pudełko. Po jego otwarciu znajdujemy pokrowiec, obudowę, case, w których znajduje się cały zestaw słuchawek. Case wykonany bardzo estetycznie, zgrabnie, z dodatkową instrukcją, jak mamy do niego wkładać słuchawki, będzie idealnym zabezpieczeniem na czas podróży tego typu urządzenia. Oprócz case'a znajdują się same słuchawki oraz cały zestaw dodatkowych akcesoriów. Akcesoria te zapakowane są w zgrabny woreczek, który również ma nam chronić ewentualnie nasze słuchawki od tego, żeby nie zostały porysowane, kiedy te akcesoria byłyby luzem włożone razem z słuchawkami do opakowania. W zestawie znajdujemy przewód USB, który będzie nam służył do ładowania tych słuchawek. Kolejnym elementem jest specjalna przejściówka, która umożliwi nam na podłączenie tych słuchawek za pośrednictwem przewodu, który również jest częścią zestawu, do samolotowej instalacji audio. I kolejnym, ostatnim elementem jest przejściówka, która pozwoli nam na podłączenie również przewodowo tych słuchawek z zestawem Hi-Fi. Producent również wyposaża nas w instrukcję obsługi, gdzie dokładnie opisane są wszystkie funkcje słuchawek. Przyjrzyjmy się teraz samym słuchawkom. Po wyciągnięciu ich z opakowania widzimy, że mają one bardzo dużo różnych rodzajów stopni swobody, czyli bez problemu do każdego rozmiaru głowy sobie je dopasujemy. Cały element, na którym są osadzone słuchawki, wykonany jest z metalu. Wygląda to fantastycznie. Widzimy, że to jest produkt premium, nie ma tutaj żadnych kompromisów, jeśli chodzi o użyte materiały. Wszystko spasowane jest świetnie. No, bez dwóch zdań, zresztą sami widzicie, że robi to bardzo, bardzo dobre wrażenie. Tak jak mówiłem, mocowanie słuchawek wykonane z metalu. Mamy również możliwość dość dużej regulacji, jeśli chodzi o rozmiar, czyli od najmniejszej głowy do największej. Myślę, że każdy sobie bez problemu te słuchawki dopasuje. Słuchawki same wykonane są również z dodatkowej pianki, w takiej pianki termoformowalnej, która gwarantuje nam to, że będą one idealnie przylegały nam do głowy i bez problemu tutaj nasze małżowiny uszne również mieszczą się w słuchawkach, także będziemy dość skutecznie odcięci od źródeł zewnętrznych. Słuchawka prawa to zestaw przycisków, począwszy od przycisków regulacji głośności oznaczonych symbolem plusa i minusa. Następny zestaw umożliwiający kontrolowanie odtwarzacz muzyczny w naszym urządzeniu mobilnym. Kolejny element to gniazdo na zestaw 3,5 mm jack. Jak mówiłem, mamy również kabel w zestawie, który pozwoli nam na podłączenie tych słuchawek do urządzeń, które nie są wyposażone w technologię Bluetooth. Kolejnym elementem za zaślepką jest złącze micro USB, które będzie nam pozwalało na ładowanie tych słuchawek. Ostatnim elementem jest to przełącznik, który będzie nam uruchamiał w system NC, czyli Noise Cancelling, mający za zadanie zredukowanie szumów otoczenia do minimum poprzez generowanie dźwięku odwrotnego w fazie. Ja robiłem testy tego Noise Cancellation i powiem szczerze, że w tych słuchawkach słychać, że ten system działa. W momencie, kiedy uruchamiam szlifierkę, może faktycznie no, tutaj nie ma pełnego wyciszenia, ale w momencie, kiedy znajduję się w pomieszczeniu, na przykład w serwerowni, gdzie jest duży szum otoczenia generowany przez właśnie serwery i przypuszczam, że podobnie będzie na przykład w komunikacji miejskiej, gdzie będą jakieś silniki, czy w samolocie, faktycznie słychać, że
ten system funkcjonuje. Do tego systemu również mamy dodatkowe otworki na słuchawkach, za którymi znajdują się mikrofony, które będą nam właśnie wychwytywały szumy otoczenia, a układ elektroniczny będzie odpowiednio generował przeciwstawny w fazie sygnał, który ma nam te szumy odciąć od naszego instrumentu słuchu, czyli od naszych uszów. Słuchawka lewa już znacznie uboższa, jeśli chodzi o funkcję sterowania. Mamy tylko przycisk, który będzie nam służył do sterowania funkcjami telefonu. Będziemy mogli odebrać oraz zakończyć połączenie telefoniczne. Również w słuchawce lewej znajdują się otworki, które będą nam, tak jak w przypadku słuchawki prawej, dbały o to, aby pobrać szumy z otoczenia i układ elektroniczny będzie nam te szumy redukował. Na słuchawce prawej oprócz przycisków znajdujemy również kontrolki, kontrolka pracy urządzenia, czyli kontrolka Bluetooth oraz kontrolka uruchomienia systemu NC Noise Cancelling. W momencie, kiedy zajrzymy sobie do wnętrza tej słuchawki, zobaczymy, że tam się dzieją jakieś dziwne rzeczy. Są tam jakieś przetworniki, coś tam jest więcej niż w standardowych, klasycznych słuchawkach. Muszę przyznać, że jeśli chodzi o jakość reprodukowanego dźwięku, są to bezwzględnie jedne z najlepszych słuchawek, jakie trafiły u mnie na testy. Nie są to słuchawki głośne, niemniej jednak te przetworniki, które tu są zastosowane, trudno mi to opisać, ale od razu czujemy jakiś taki bardziej przestrzenny ten dźwięk. Ja byłem wręcz zaskoczony, że słuchawki potrafią tak fajnie grać. I jeszcze za pośrednictwem technologii Bluetooth. Zgodnie z tym, co producent nam anonsuje na pudełku, słuchawki są wyposażone w technologię aptX oraz CVC. Są to kodeki, które mają nam zapewnić możliwie bezstratny przesył muzyki w formie cyfrowej pomiędzy urządzeniem a właśnie słuchawkami. Generalnie warto zwracać na to uwagę, aby takie loga widniały na produktach, które chcemy sobie używać właśnie do transmisji systemu audio za pośrednictwem standardu Bluetooth. Kolejnym ciekawym elementem jest aplikacja, rzadko spotykana, jeśli chodzi o urządzenia typu słuchawki. Niemniej jednak możemy sobie ściągnąć ze sklepu Google'owego lub Apple'owego aplikację Denon Travel. Jest to odtwarzacz muzyczny, który będzie, oprócz tego, że będzie nam odtwarzał muzykę na właśnie tych słuchawkach, mamy również dostępny dodatkowy moduł, gdzie możemy sobie już dodatkowo charakterystykę dźwięku dopasowywać do naszych upodobań. Muszę przyznać, że cały ten korektor dźwiękowy robi bardzo dobrą robotę. Działa to bardzo fajnie. Możemy sobie również manualnie sterować wszystkimi pasmami częstotliwości, aby tak to dostosować do naszych upodobań. Są ludzie, którzy lubią więcej basu, są ludzie, którzy nie lubią tonów niskich. Tak więc tutaj, dzięki temu, że mamy dostępne takie rozszerzenie, będziemy mogli sobie naprawdę dość dobrze dopasować to do naszych indywidualnych upodobań muzycznych. Na mnie ten produkt zrobił bardzo dobre wrażenie. Ja odsyłam wszystkich chociażby do salonów Denon, gdzie można sobie samemu taki produkt odsłuchać ze swoją muzyką, ze swoim urządzeniem, porównać z słuchawkami, które są w naszym posiadaniu, bo oczywiście można sobie też takie słuchawki dla porównania przynieść. Zachęcam Was również do komentowania, jeżeli używacie tego typu słuchawek, piszcie, jak one się u Was spisują. Jeżeliście mieli możliwość odsłuchiwania, to również napiszcie, jakie są Wasze wrażenia odsłuchowe. Ja zachęcam do oceny filmu. Jeżeli film Wam się podoba, proszę łapkę w górę. Jeżeli nie, dajcie łapkę w dół i subskrybujcie kanał testhub.pl.